No dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć, przedstawić wykład dotyczący mózgowego podłoża świadomości i z takim jakby skoncentrować się na zaburzeniach świadomości, tego, co one mogą nam powiedzieć na temat tego, jak działa świadomość w mózgu. Zacznę od takiego bardziej ogólnego wstępu dotyczącego anatomii mózgu, dla tych, którzy może coś o mózgu mniej wiedzą. Generalnie mózg nasz jest zbudowany w taki sposób hierarchiczny. Poszczególne piętra mózgu zajmują się różnymi rzeczami. Więc idąc jakby od dołu, rdzeń kręgowy zajmuje się przede wszystkim transmisją informacji, która idzie z i do mózgowia. Bardzo ważną funkcję ma pień mózgu. Generalnie on służy nam do sterowania naszymi czynnościami fizjologicznymi, wegetatywnymi, jak oddychanie czy aktywność serca, ale także bardzo ważną pełni rolę, jaką jest regulacja pobudzania kory mózgowej. Tak? Czyli steruje tym, jak bardzo jesteśmy świadomi, ewentualnie może wygaszać aktywność naszej kory mózgowej, kiedy na przykład idziemy spać. Więc pełni taką rolę takiego regulatora naszej kory mózgowej. Kolejną taką parą struktur bardzo ważnych jest móżdżek, który może nie ma wiele wspólnego ze świadomością jako taki, ale jest bardzo złożoną strukturą i jego funkcją jest koordynacja ruchów, także nasze ruchy dowolne są wykonywane w sposób gładki, płynny, także w sposób płynny mówimy. No i wreszcie mamy półkulę mózgu, które są taką częścią mózgu, gdzie najprawdopodobniej zlokalizowane są te najwyższe funkcje mózgu, które kojarzymy z naszą aktywnością psychiczną. One składają się z kory mózgowej i z jąder podkorowych, czyli takich skupisk istoty szarej, które są wewnątrz półkul. Była dzisiaj mowa o na przykład o ciele migdałowatym. Bardzo ciekawa, jak już mówiłem, nasza kora mózgowa czy półkule mózgu są wiązane z aktywnością psychiczną, ale okazuje się, że to nie jest najbardziej złożona struktura w naszym mózgu. Tak? Ona stanowi gdzieś około 80% masy mózgu, ale zawiera gdzieś około 20% neuronów. Najwięcej neuronów w naszym mózgowym znajduje się w móżdżku, tak? Gdzieś około 80% neuronów. Ale jak się okazuje, móżdżek ma niewielki związek z naszą, z takimi wyższymi funkcjami psychicznymi, więc to jest taki trochę paradoks. Zanim będę mówił o podłożu świadomości i podłożu mózgowym, też warto, żebym niektórym z nas przypomniał albo opowiedział o tym, jaki jest podział kory mózgowej. Jest to bardzo duża struktura, rozległa. Istnieje bardzo wiele podziałów funkcjonalnych kory mózgowej. Jeden z nich dotyczy właśnie, dzieli korę mózgową na takie trzy klasy struktur. Obszary pierwszorzędowe, obszary drugorzędowe i obszary asocjacyjne. Więc obszary pierwszorzędowe to są takie obszary, które można powiedzieć kontaktują się ze światem, który jest poza korą mózgową. Tak? Czyli odbierają informacje ze zmysłów, ale także wysyłają sygnały na przykład do naszego systemu ruchowego, inicjując wykonanie ruchów. Drugi typ, widzicie tutaj, są one na obrazku zaznaczone takim najbardziej nasyconym kolorem. Widzicie, to są na przykład obszary somatosensoryczne, pierwszorzędowe, słuchowe, wzrokowe. Drugi jakby typ struktur naszej korze mózgowej to są obszary drugorzędowe. One przede wszystkim informacje otrzymują od obszarów drugorzędowych i analizują informację sensoryczną na trochę wyższym poziomie. Na przykład wyodrębniają jakieś cechy, na przykład wyodrębniają ruch z tego, co widzimy, albo twarze, albo wyodrębniają mowę ze strumienia dźwięków, które dochodzi do naszych uszu. Więc jakby przetwarzają informację na trochę wyższym poziomie. No i wreszcie mamy obszary asocjacyjne, które, można powiedzieć, integrują informacje z wielu zmysłów. Tworzą taką zintegrowaną reprezentację multisensoryczną, można powiedzieć. Ale także mogą zajmować się regulacją naszego zachowania, na przykład tworzeniem planów zachowania. Szczególnie za to odpowiadają te obszary tutaj asocjacyjne przednie, czyli tak zwane okolice przedczołowe. Więc to jest taki bardzo podstawowy podział. On wróci, kiedy będę Wam opowiadał o zaburzeniach świadomości. Bardzo ważną strukturą, która znajduje się wewnątrz naszych półkul, jest wzgórze. Tak? Wzgórze pełni, to jest też takie, jak widzicie, skupisko różnych jąder podkorowych, bardzo złożoną ma strukturę i ona pełni ma taką dwojaką funkcję. Po pierwsze jest tak zwaną stacją przekaźnikową. Prawie wszystkie zmysły, które wysyłają informacje do kory, których informacja trafia do kory mózgowej, przechodzą przez wzgórza.
Drugą taką funkcją, którą pełni wzgórze, szczególnie jego taka centralna część, to jest także regulowanie pobudzenia kory mózgowej. Tak? Czyli bierze udział na przykład w mechanizmach snu i czuwania. Ilość tych połączeń pomiędzy wzgórzem a korą jest bardzo, bardzo wielka. Praktycznie każdy obszar kory mózgowej ma połączenia ze wzgórzem. Często się mówi, że wzgórze jest jakby siódmą warstwą kory mózgowej. Kora mózgowa nowa ma sześć warstw. Jakby. Mówienie o tym, że to jest siódma warstwa, podkreśla właśnie ten taki związek funkcjonalny pomiędzy wzgórzem a korą. Dlatego też się często mówi na to system wzgórzowo-korowy, tak, żeby właśnie podkreślić ten fakt związku pomiędzy wzgórzem a korą. Tu macie taką animację, która pokazuje właśnie, to jest taka symulacja pokazująca właśnie jak jakby reprezentująca zakres połączeń pomiędzy wzgórzem a korą. Widzicie, macie taką aktywność symulowaną jąder wzgórzowych. Nie widać tutaj trochę blado, jeszcze zobaczycie. Także praktycznie cała kora mózgowa ma jakieś połączenia ze wzgórzem. Tak? Dlatego się mówi właśnie o systemie wzgórzowo-korowym. Dobrze, ale zastanówmy się, wróćmy do tyle takiego wstępu. Przejdźmy teraz do omówienia jakby tego głównego tematu, czyli co to jest mózgowe podłoże świadomości. Jeżeli traktujemy świadomość jako coś biologicznego, chcemy zrozumieć to jako pewien fakt biologiczny, to chcemy zastanowić się, jakby próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaki typ aktywności nerwowej jest, jaka jest szczególny sposób działania mózgu, który towarzyszy naszemu świadomej aktywności. Tak często się mówi o takim, używa się takiego pojęcia neuronalny korelat świadomości, czyli to jest taki typ aktywności mózgu, który jest bezpośrednio skorelowany z aktywnością świadomą. I to jest takie podstawowe pytanie. Tak? Drugie pytanie, jak zmienia się aktywność mózgu, kiedy my mamy zaburzoną świadomość. Tak? Możemy to na przykład badać w sposób taki naturalny, na przykład obserwując to, jak zmienia się aktywność mózgu, kiedy my tracimy świadomość w sposób naturalny, na przykład w czasie snu. Tak? Czyli analizujemy, co się dzieje, co się zmienia w mózgu, kiedy my zasypiamy. Możemy też modulować świadomość w sposób sztuczny, na przykład podając znieczulenie ogólne, tak? Czyli tak zwaną narkozę. Wyłączamy świadomość w sposób taki regulowany. Możemy wreszcie właśnie obserwować zmiany, czy porównywać zmiany w aktywności mózgu, kiedy świadomość ulega zaburzeniu wskutek jakichś tam uszkodzeń mózgowych. I właśnie dzisiaj o tym będę mówił. Zanim przejdę do omówienia badań, chwilę zastanówmy się, co to jest, jak zdefiniować świadomość. Czym jest świadomość jako pewien właśnie fenomen biologiczny? Można najprościej zdefiniować to jako zdolność mózgu do tworzenia przeżyć subiektywnych. Tak? Mózg coś takiego robi, że nagle my mamy przeżycia, budzimy się rano, mamy przeżycia subiektywne. Tak? Coś się dzieje w naszym myśle, coś dostrzegamy, coś przeżywamy. Tak? Ma to charakter, co jest bardzo ważne, subiektywny, to nie jest dostępne innym. Tak? Jest bardzo ważna cecha świadomości. Ale też świadomość, jeżeli chcemy zrozumieć jako fakt biologiczny, musimy też zastanowić się, jaka jest jakby adaptacyjna wartość świadomości. Co ona nam daje? Tak? Co ona nam daje? To jest pytanie otwarte, będące źródłem wielu kontrowersji. No można tutaj wskazać na przykład, że świadomość takim jest bardzo efektywnym sposobem reprezentowania naszego otoczenia. Tak? Reprezentujemy w naszych przeżyciach świadomość, nasze otoczenie w sposób taki multisensoryczny, zintegrowany. Tak? Więc to jest tak jakby bardzo efektywny sposób prezentowania się, reprezentowania otoczenia. Możemy także, świadomość daje nam możliwość bardziej elastycznego radzenia sobie z nowością na przykład. Tak? Jakby to, co jest działanie świadome, jest bardziej zależne od kontekstu, nie jest takie sztywne, tak jak na przykład działania zautomatyzowane, więc daje nam bardzo dużą elastyczność w zachowaniu. Ale jak mówię, to jest kwestia jakby funkcji świadomości, jest bardzo kwestią kontrowersyjną i pomysłów jest tutaj bardzo wiele. Innym bardzo ważnym rzeczą, którą musimy rozróżnić, kiedy myślimy o świadomości jako czymś biologicznym, jest rozróżnienie takie dwa podstawowe aspekty świadomości. Pierwszy aspekt to jest taki zwany aspekt ilościowy, czyli właśnie traktujemy świadomość jako takie pewne kontinuum, tak? Pobudzenia od głębokiego snu czy śpiączki, aż po
pełne pobudzenie, tak? W czuwaniu na przykład. Więc to jest tak zwany aspekt ilościowy. Drugi aspekt to jest właśnie aspekt jakościowy, czyli aspekt związany z tym, że my mamy właśnie jakieś przeżycia, że mamy jakieś myśli, emocje, przekonania, że coś się jakby w naszej świadomości dzieje, co jest przedmiotem właśnie naszych postrzeżeń. Ten aspekt jest dostępny za pomocą introspekcji. Tak? My możemy przyglądać się treściom naszego umysłu. No i też jest subiektywny, bo nie możemy się podzielić, albo nikt inny nie może zajrzeć bezpośrednio do naszej świadomości. Te aspekty są względnie niezależne od siebie. Tak? Można wskazać sytuację na przykład, kiedy świadomość występuje bez, czy ten aspekt jakościowy występuje bez aspektu ilościowego. Na przykład w marzeniach sennych. Tak? Kiedy mamy jakieś sny, najczęściej one się pojawiają w fazie REM, i wówczas nasze ciało jest całkowicie znieruchomiałe. Tak? Nie możemy poruszać żadnymi mięśniami, poza może mięśniami przepony, ale dochodzi wtedy do tak zwanego paraliżu sennego. Więc jakby z zewnątrz nasze ciało jest bardzo niskie na pobudzenie, natomiast oglądając jakby od środka możemy mieć bardzo bogate przeżycia w postaci marzeń sennych. Drugi aspekt, to właśnie będę o tym dzisiaj mówił, to jest sytuacja, kiedy mamy przytomność bez przeżyć, bez świadomości w sensie jakościowym. To jest tak zwany stan wegetatywny. Właśnie kiedyś ma otwarte oczy pacjent, a nie daje żadnych oznak tego, że ma jakiekolwiek przeżycia. Co do aspektu ilościowego, to generalnie istnieje taka, może być zgoda między badaczami, że odpowiada za to tak zwany wstępujący układ siatkowaty. Tak? Czyli to jest taki zespół struktur, które na ogół są właśnie zlokalizowane w pniu mózgu, ale również we wzgórzu czy w części brzusznej przodomózgowej, czyli w brzusznej części półkuli mózgu, który właśnie reguluje aktywnością korową, tak? Czy systemu wzgórzowo-korowego. Więc tutaj jakby sprawa jest dość jakby niekontrowersyjna. Troszkę bardziej kontrowersyjna jest sprawa z tym aspektem jakościowym. Tak? Tutaj jest, do końca nie wiemy, jak to działa, jest to przedmiotem właśnie badań. I badania, czy dotychczasowe badania wskazują też, że jakby są takie dwa ważne aspekty. Po pierwsze, musimy mieć działający system tych pętli wzgórzowo-korowych. Tak? Że on jest prawdopodobnie, jego aktywność jest podłożem tego, że mamy jakieś tam przeżycia. Druga sprawa to obecność bardzo odległych połączeń pomiędzy różnymi obszarami kory, które umożliwiają kontakt pomiędzy odległymi obszarami, tak? Że tak mózg działa, może działać w sposób blu bardziej zintegrowany. Okej. Co nam na ten temat mogą powiedzieć zaburzenia świadomości? W jaki sposób mogą nam pomóc zrozumieć mózgowe podłoże świadomości? Przede wszystkim one mają zaburzenia świadomości, czyli zaburzenia, które są efektem na ogół ciężkich uszkodzeń mózgu, mają to do siebie, że te dwa aspekty ulegają, jakościowy i ilościowy, ulegają pewnej dysocjacji. Już to wskazałem w przypadku stanu wegetatywnego. Więc możemy właśnie badać te dwie rzeczy w pewnym takim, jak może być osobno. Zaburzenia świadomości, jak już powiedziałem, powstają wskutek ciężkich uszkodzeń mózgu. Ich jest cała masa. Na ogół nazywamy je tak ogólnie śpiączką. Tak? To jest taki, że to jest śpiączka. De facto te zaburzenia świadomości jest ich trochę więcej. Każdy ma swoją specyfikę. Śpiączka w sensie takim klinicznym jest to pierwszy jakby stan, który powstaje po uszkodzeniu mózgu. To jest wówczas, kiedy właśnie dochodzi do jakiegoś ciężkiego uszkodzenia mózgu, czy to będzie uraz komunikacyjny, czy to będzie niedotlenienie, czy to będzie udar mózgu. Polega to na tym, że pacjent nie może się wybudzić. Tak? Leży, nie reaguje na nawet bardzo silne, bólowe stymulacje. Wygląda jakby spał, ale fizjologicznie nie jest to sen. Tak? W EEG nie widać żadnych zmian charakterystycznych na przykład dla cyklu snu i czuwania. Więc to stan takiej zmienionej aktywności mózgu wskutek uszkodzenia. Ten stan zwykle trwa od 2 do 4 tygodni i pacjent może przejść w inne typy zaburzeń. Tak? Może wejść w stan minimalnej świadomości, może w stan wegetatywny wejść.
Czyli to jest taki stan, gdzie pacjent nie reaguje na żadne, na żadną, nie wykazuje żadnych reakcji. Ja za chwilę o tym szerzej będę mówił. Może mieć stan minimalnej świadomości, te reakcje się pojawiają. Może wreszcie, jakby powracając do pełni możliwości swojego funkcjonowania, zacząć na przykład nawiązywać kontakt z otoczeniem. Wtedy mówimy o tak zwanym wybudzeniu, czyli to jest tak zwane wyjście z minimalnego stanu świadomości. Mamy też tak zwany zespół zamknięcia. To jest taki zespół, który sam w sobie nie jest zaburzeniem świadomości, ale bardzo łatwo można go pomylić. Dlaczego? Za chwilę o tym powiem. Czyli jak już powiedziałem, śpiączka jest taką sytuacją, gdzie pacjent właśnie nie może się wybudzić. To jest zwykle dość krótkotrwały epizod. Pacjent może właśnie otworzyć oczy, przejawiać mniej lub bardziej złożone zachowania. No jeżeli uszkodzenie jest bardzo silne, stan organizmu się pogarsza, no może dojść do tak zwanej śmierci mózgu, tak? Że mózg nie przestaje działać. Dobrze, teraz może powiem kilka słów na temat stanu wegetatywnego. Już powiedziałem, to jest taka sytuacja, gdzie pacjent otwiera oczy, wydaje się być przytomny, natomiast nie przejawia żadnych jakby reakcji na bodźce z otoczenia. Tak? Może, znaczy takich reakcji, które nie są odruchowe, które by świadczyły o tym, że on ma świadomość siebie lub otoczenia. Więc może na przykład wydawać sobie jęki, może wykonywać ruchy, ale to są wszystko czynności o charakterze bardziej odruchowym. Na ogół taki stan wegetatywny obserwuję właśnie, kiedy mamy dochodzić do rozległych uszkodzeń półkul mózgu, przede wszystkim takich, które dotyczą mniej lub bardziej wzgórza. Natomiast charakterystyczną też cechą jest to, że wówczas pień mózgów w stanie wegetatywnym nie jest uszkodzony albo jest uszkodzony w stopniu minimalnym. Więc ta jakby regulacja tych czynności wegetatywnych organizmu nie jest zaburzona. Tak samo występują cykle snu i czuwania. Mogą być nieregularne, ale są one obserwowane. Stan minimalnej świadomości z kolei to jest taki stan, gdzie pacjent co jakiś czas może wykazywać jakieś oznaki tego, że reaguje i zdaje sobie z tego sprawę, co się wokół niego dzieje. Tak? Na przykład może wykonywać proste polecenia, może odpowiadać tak lub nie, na przykład za pomocą mrugnięć. Może na przykład śmiać się, kiedy coś wesołego się wokół niego dzieje, tak? Albo kiedy zobaczy kogoś znajomego, kogo lubi. Więc to są takie sytuacje, reakcje, które świadczą, że rzeczywiście pacjent ma jakąś adekwatną, świadomą reprezentację siebie lub otoczenia. Różnicą zwykle, jeżeli chodzi o uszkodzenia anatomiczne, jest to, że pacjenci w stanie minimalnej świadomości mają bardzo podobne często uszkodzenia do pacjentów w stanie negatywnym, z tym, że zwykle ten system wzgórzowo-korowy jest nieco mniej uszkodzony. No i wreszcie mamy zespół zamknięcia. Tak? To jest zespół, który można bardzo łatwo pomylić ze stanem wegetatywnym czy stanem minimalnej świadomości, ponieważ dzieje się tak dlatego, że pacjenci są całkowicie sparaliżowani. Ten stan powstaje wówczas, kiedy dochodzi do uszkodzenia brzusznej części mostu. To jest taka część pnia mózgu, przez którą przechodzą jakby włókna zstępujące, czyli włókna ruchowe, które unerwiają ruchowo nasze ciało. Kiedy dochodzi do uszkodzenia tej części pnia mózgu, pacjent jakby jest zupełnie wyłączony ruchowo, całkowicie sparaliżowany. Dlatego się mówi, że to jest zespół zamknięcia, tak, że pacjent jakby zatrzaśnięty we własnym ciele. I dlatego też może być problem z poprawną diagnozą. Często pacjent przez to, że nie reaguje, wydaje się nie reagować na bodźce, ma na przykład rozpoznanie stanu wegetatywnego. Tak? Natomiast jego mózg, jego kora mózgowa działa w sposób taki jak przed tym urazem, tak? Przed tym udarem na przykład. Więc on jest wszystkiego świadomy i tak dalej. Ponieważ ta część, tak zwana grzbietowa część pnia mózgu, która zawiera te systemy regulujące pobudzeniem kory, jest nieuszkodzona, więc pacjent, jego mózg nie działa w sposób niezakłócony. Ale na zewnątrz bardzo łatwo to ze sobą pomylić. Więc podsumowując, jeśli chodzi o te zaburzenia świadomości, jak widzicie, zwróćcie uwagę, że największa
dysproporcja pomiędzy pobudzeniem a przeżyciami świadomymi jest właśnie w stanie wegetatywnym. Ona zaznacza się również w stanie minimalnej świadomości, kiedy właśnie te przeżycia są, ale one bardzo mocno fluktuują. Na przykład pacjent może mieć dzień, gdzie zupełnie nie reaguje, a może być lepszy dzień, gdzie przejawia jakieś sensowne reakcje. W różny sposób możemy mierzyć stan świadomości za pomocą skal klinicznych. Na przykład jest taka skala śpiączki Glasgow. Ona jest dość niedokładna. Niestety ten jakby poziom błędnych diagnoz jest stosunkowo wysoki. Mamy tak zwaną skalę wychodzenia ze śpiączki, która testuje różne funkcje u pacjenta w sposób bardzo dokładny. Więc tutaj ten zakres pomyłek jest dużo mniejszy. Tym niemniej, jak się ocenia, gdzieś około 40% pacjentów, którzy mają rozpoznanie stanu wegetatywnego, tak naprawdę ma albo są w stanie z polu zamknięcia, albo w stanie minimalnej świadomości. Więc to jest i to oczywiście rozpoznanie stanu wegetatywnego pociąga za sobą określony sposób traktowania pacjenta, tak? Że jego otoczenie jest przekonane, że on nie ma świadomości, tak? że nie jest w stanie reagować, że nie ma jakiejś reprezentacji otoczenia. Więc 40% pacjentów prawdopodobnie jest jakby ignorowany jest ich świat i ich przeżycia. Tak? Więc bardzo ważną rzeczą jest właśnie poprawna diagnoza. I techniki neuroobrazowania dzięki temu, że mogą jakby bezpośrednio oglądać aktywność mózgu, są w stanie sprawdzić lepiej, zweryfikować lepiej to, co się dzieje, jaki jest rzeczywisty stan pacjenta. Taką przykładem właśnie tego, że ta kwestia tego, czy pacjent jest w stanie wegetatywnym, czy w stanie minimalnej świadomości, to można zilustrować taką bardzo znaną historią Terry Shavo. To było gdzieś około 10 lat temu. Ona się jakby dużym echem się ona rozeszła wówczas, szczególnie w Ameryce, ale cały świat o tym dyskutował, w tym przypadku. Zaczęło się od tego, że Terry Shavo doznała zaburzeń krążenia, nagłe zatrzymania akcji serca. To spowodowało bardzo rozległe niedotlenienie mózgu. I ona otrzymała rozpoznanie stanu wegetatywnego. Próbowano jej przez pierwsze lata, mąż jej i razem z jej rodzicami próbowali różnych sposobów na to, rehabilitacyjnych. Nawet wszczepili jej, jak widzicie tutaj jest mózg Terry Shavo, widzicie? Wszczepiono jej taki specjalny stymulator do wzgórza, żeby pobudzić tą centralną część wzgórza, ale to nie przyniosło żadnych rezultatów. I wreszcie w 1998 roku jej mąż wniósł o to, żeby jakby dokonać na niej aktu biernej eutanazji, żeby odłączyć ją od sztucznego dożywiania i pojenia. Tak ona była, mówię, ona była w stanie samodzielnie oddychać, była w stanie i serce biło w sposób regularny. Natomiast nie mogła sama, oczywiście z względów nie przełykała i tak dalej, więc była sztucznie dożywiana, tak? Przez taką tak zwaną PEGA, to taki przewód, który się bezpośrednio wchodzi do żołądka. I ta próba odłączenia jej od tej aparatury dożywiającej, ona została zablokowana przez rodziców Terry Shavo, którzy uważali, że ona jest w stanie minimalnej świadomości, że ona reaguje na przykład emocjonalnie na to, co się dzieje wokół niej. To wróciło, jak zostało zablokowane, to wróciło w 2005 roku, kiedy on ponownie złożył ten wniosek i wówczas ten wniosek został początkowo uznany przez sąd, ale przez serię różnych apelacji, odwołań ponownie rodzice Terry Shavo próbowali zablokować ten akt biernej eutanazji, czyli odłączenia aparatury dożywiającej. O tym cały wówczas, jak mówię, w całej Ameryce to się dyskusje były. Były apelacje, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych się w to zaangażował, namawiając właśnie, żeby tego jej nie odłączać, ale koniec końców skończyło się na tym, bo widzicie, były tutaj różne pikiety, ludzie z takimi łyżkami, widzicie, demonstrowali właśnie, nakarmcie Terry, tak? Ale koniec końców rzeczywiście odłączono ją
od możliwości dożywiania i po 13 dniach ona umarła, tak? Więc dokonano takiego aktu biernej eutanazji. To było możliwe, to był akurat stan Floryda, kiedy coś takiego dopuszczono. W Polsce oficjalnie tego typu działań się nie podejmuje. Natomiast, jak mówię, to jak pacjent jest, jaką ma oficjalną diagnozę, wpływa na to, w jaki sposób może być traktowany, tak? Więc dlatego taka bardzo ważna rola jest różnych technik funkcjonalnego obrazowania, które pozwalają nam właśnie zajrzeć do mózgu i zobaczyć, co się dzieje w mózgu osób, które są właśnie, mają zaburzenia świadomości. Generalnie takie procedury można podzielić na takie dwa typy. Mamy procedury aktywne i procedury pasywne. Procedury aktywne służą do tego, aby jakby poprosić pacjenta, żeby wykonywał jakąś działanie, które wymaga świadomości. Tak? Czyli prosimy go o to, żeby wykonał coś, co wymaga świadomości. Natomiast i badamy, czy mózg rzeczywiście przejawia takie działanie, które robią to zdrowe osoby, które nie mają uszkodzonego mózgu, tak? przy tej samej czynności. Mamy też procedury pasywne, czyli pacjent tutaj nic nie musi robić, my w jakiś sposób obserwujemy aktywność jego mózgu i patrzymy, czy ona przypomina aktywność na przykład osób zdrowych, tak? Jakiś aspekt aktywności nas interesuje. Zaraz to o tym powiem szerzej. No, taką klasyczną procedurą aktywną, pewnie wielu z Was o tym słyszało, była procedura zastosowana przez Adriana Owena w 2006 roku. On zbadał aktywność mózgu pacjentki, która miała przez pół roku po wypadku miała oficjalną diagnozę stanu wegetatywnego. I on postanowił, że czynnością, która według niego wymaga świadomości, jest wyobrażanie sobie, tak? Wyobrażanie sobie albo ruchu, albo wyobrażanie sobie poruszania się w jakimś znajomym miejscu. Tak? I wybrał taką to działanie ruchowe, to było gra w tenisa. Tak? Pacjentka miała sobie wyobrazić, że gra w tenisa wewnątrz skanera. Wyobrazić sobie to. Tak? Tutaj macie właśnie aktywność mózgu w kontroli. Normalnie osoby z grupy kontrolnej, kiedy sobie wyobrażają, dochodzi u nich do pobudzenia dodatkowego pola ruchowego, tak? Takiej szczególnej struktury zaangażowanej w planowanie ruchów. Jak się okazało, pacjentki także dochodzi do pobudzenia tej struktury. Drugą procedurą, którą ona wykonywała, było wyobrażenie przestrzenne. Proszono, żeby wyobrażała sobie, że chodzi po swoim domu, tak? Że odwiedza każdy pokój po kolei i patrzy, co tam jest. I tutaj normalnie w grupie kontrolnej mamy pobudzenie takich trzech struktur, czyli pole przedruchowe, tylna kora ciemieniowa i zakręt przyhipokampowy. Jak się okazało, pacjentki także doszło do pobudzenia tych struktur. Więc autorzy tego badania doszli do wniosku, że rzeczywiście pacjentka jest świadoma, ponieważ skutecznie sobie wyobrażała tą czynność, o którą ją proszono. To nie mogła być aktywność odruchowa, ponieważ pacjentka wykonywała tę aktywność wyobrażeniową gdzieś przez 30 sekund, potem był spoczynek, kiedy nic nie robiła i potem to się kilka razy powtarzało, więc ona robiła jakby po poleceniu, wyłącznie po poleceniu. Tak? Gdyby to była aktywność automatyczna, to prawdopodobnie byłoby to głównie pobudzenie kory słuchowej, tak? Że słyszała jakieś polecenie słuchowe. Natomiast tu mamy aktywność zupełnie różnych struktur. Więc to był taki jakby bardzo ważny dowód na to, że obrazowanie mózgu pozwala wykryć świadomość u kogoś, u którego nie widać żadnych reakcji. Tak? Że tacy pacjenci są zdolni do wykonywania czy modulowania własnej aktywności mózgu. Ta procedura później została jeszcze jakby wykorzystana na kolejnych pacjentach. Monti w 2010 roku przebadał 23 pacjentów z rozpoznaniem stanu wegetatywnego. Okazało się, że u czterech z nich uzyskano takie wyniki jak u tej pacjentki pierwszej, Owena. Oni jeszcze dalej próbowali tą procedurę wykorzystać do komunikowania się z pacjentem. To znaczy pacjentowi zadawano pytanie i on, kiedy miał odpowiedzieć tak, wyobrażał sobie, że gra w tenisa, a kiedy odpowiadał nie, wyobrażał sobie, że chodzi po domu. Więc to był taki sposób komunikowania się z nim.
Jest to bardzo wolny sposób komunikacji, ale w sytuacji, kiedy jest to jedyny sposób komunikacji, warto tutaj spróbować, tak? Dlaczego jest wolny? No bo jakby zebranie odpowiedniej ilości danych, które po analizie odpowie nam, czy pacjent wykonywał tę czy inną czynność, trwa około 5 minut, więc trzeba czekać tak długo, żeby to uzyskać tą odpowiedź. I tutaj macie wyniki tego badania. Zobaczcie, tutaj macie wyniki z grupy kontrolnej. Odpowiedź tak, że widzimy pobudzenie dodatkowego pola ruchowego, widzicie? Tutaj odpowiedź nie. Właśnie pobudzenie tych trzech struktur, no tutaj widać dwie, tak? Przede wszystkim właśnie warto zwrócić uwagę na to pole okołohipokampowe, tak? Widzicie? Tutaj kora przedruchowa. Tu macie wyniki u pacjenta, tu widać je. Mamy pobudzenie dodatkowej pola ruchowego, czyli odpowiedź tak, czy twój tata ma na imię Aleksander, czy twój ojciec ma na imię Tomasz, tutaj pacjent odpowiedział nie. Widzicie analogiczne pobudzenie tych struktur. Jak mówię, pacjent miał rozpoznanie stanu wegetatywnego, więc to był jakby jedyny sposób na uzyskanie od niego sensownej odpowiedzi. Tak? My w naszym zespole także próbowaliśmy przeprowadzić takie badanie na pacjentce za pomocą fMRI i ono ujawniło pewien właśnie kłopot z tego typu procedurami aktywnymi. Tak? Zobaczcie, najpierw byśmy pacjentce puścili dźwięki mowy, słowa. Słyszała w skanerze słowa. Chcieliśmy sprawdzić, czy jak działa u niej te obszary mózgu, które odpowiadają za rozumienie mowy. Jak się okazało, te obszary były albo praktycznie niepobudzone, nie reagowały. Zobaczcie, tutaj mamy wyniki kontroli. Taką charakterystyczną pobudzeniem, które się obserwuje przy rozumieniu mowy, jest pobudzenie dolnego zakrętu czołowego. Tak widać tego wyraźnie. Natomiast u pacjentki tego nie widać. No, widać tylko w zasadzie pobudzenie obszarów słuchowych. To prawdopodobnie przełożyło się na brak wyobraźni ruchowej. Widzicie, tu mamy wyniki w kontroli, też jest pobudzenie dodatkowego pola ruchowego. Natomiast u pacjentki tego nie było widać. Co ciekawe, znaczy nie widać tego pobudzenia, ale jednocześnie pacjentka w skanerze wykonywała intensywne ruchy, znaczy ruszała głową w skanerze, tak? Bardziej podczas wykonywania. Nie wykonywała może ruchów wewnątrz swojej głowy, tak? Nie wykonywała tego ruchu wyobrażonego, natomiast wykonywała ruch głową, tak? Zwiększyło ilość zakłóceń w sygnale. Więc prawdopodobnie pacjentka rozumiała, że coś się do niej mówi, że coś od niej się chce, natomiast mogła mieć problem z rozumieniem treści tego, co się mówi. Tak? Więc można mówić o tym, że pacjentka była w stanie minimalnej świadomości, ale prawdopodobnie miała afazję, tak? Czyli nie rozumiała tego, co się do niej mówi. Więc to jest taki przykład pewnych ograniczeń tej metody aktywnej, tak? Gdzie one właśnie wymagają nie tylko, żeby pacjent był świadomy, ale także, żeby rozumiał, żeby pewne inne systemy, tak jak system rozumienia mowy, działały. Oni później rozwinęli, Owen i jego współpracownicy rozwinęli tą procedurę także na właśnie procedurę, która nie wymaga pamięci. Bo zwróćcie uwagę, czy tenis, czy chodzenie po domu wymaga także, żeby działała pamięć. Pacjent musi sobie przypomnieć, jak wygląda jego dom, jak wygląda gra w tenisa. Więc oni jakby odwołali się w kolejnej procedurze do uwagi. Sprawdzili, czy modulowanie, czy uruchomienie uwagi selektywnej, wybiórczej, skoncentrowanie się na określonych dźwiękach pozwala wykryć u kogoś świadomość. Tutaj procedura troszeczkę była nieco bardziej złożona, zwróćcie uwagę. Słyszeli oni w słuchawkach słowo licz i następnie mieli liczyć wystąpienia słowa tak. Ile ono występowało? Ono jednocześnie słyszeli pomiędzy słowem tak, były liczebniki. Później było słowo, było cisza, później było polecenie odpocznij. I to słyszeli takie podobne ciągi liczebników, tym razem jakby przeplatane słowem nie, ale nie mieli liczyć tego. Tak? Potem było odwrotnie, że mieli nie liczyć słów nie, a liczyć tak i odwrotnie. Tak? Więc wszystkie kombinacje były tutaj użyte. I
jeżeli ktoś rozumiał polecenia, to wówczas jego mózg się aktywował tylko podczas tych bloków licz. Tak? Kiedy odpocznił, nie było obserwacji. Więc to wynik świadczący o tym, że ktoś ma świadomość, była większa aktywność w sytuacji licz niż kiedy miał odpoczywać. Oni później jeszcze próbowali to użyć do komunikacji z pacjentem. Mianowicie pacjent słyszał pytanie, a następnie, kiedy była odpowiedź tak, kiedy były te słowa tak, to wtedy liczył te słowa. A kiedy chciał odpowiedzieć nie, to wtedy liczył te bloki, kiedy występowały w blokach słowa nie. I rzeczywiście zrobiłem to na 3 pacjentach. Jeden pacjent, tu mam przykładowe wyniki dla pacjenta w stanie wegetatywnym. Zobacz, tu mamy właśnie ten efekt instrukcji, że pacjent rzeczywiście wykonywał polecenie, liczył, kiedy miał polecenie licz i kiedy miał odpocząć, nic nie robić, to wtedy nie liczył. Tak? Zwróćcie uwagę, że to jest ten kontrast między liczy, jest aktywny. Odwrotnie, nie ma aktywności. Tutaj mu zadawano pytanie, tak, czy masz na imię Steven lub to była odpowiedź na tak, widzicie, pacjent wtedy liczył tylko i wyłącznie pojawienia się słowa tak. Ewentualnie drugie pytanie mu zadano, czy jesteś w supermarkecie, tak? I tutaj, jak widzicie, liczył tylko te bloki, kiedy pojawiały się słowa nie, więc odpowiedział nie. Więc zdaniem autorów jest to bardziej skuteczna metoda porozumiewania się, bo można szybciej odpowiedzieć na pytanie. Tam tu wystarczy 3 minuty, nawet mniej, żeby uzyskać sensowny sygnał. No i nie wymaga też pamięci, a angażuje koncentrację uwagi, która właśnie zdaniem Owena jest konieczna do tego, aby występuje koniecznie, kiedy my jesteśmy świadomi. Więc podsumowując, można powiedzieć, że te procedury aktywne dają nam odpowiedź pozytywną, kiedy ktoś jest świadomy, ale czasem też grozi nam ryzyko tak zwanych fałszywych wyników negatywnych. To znaczy pacjent może być świadomy, ale wskutek na przykład tego, że nie rozumie, co się do niego mówi, możemy mieć negatywną odpowiedź. Tak? Więc to nie przesądza, że ktoś jest świadomy. Może ktoś być świadomy, a nie mieć dobrego wyniku. Ale jeżeli już dostaniemy dobry wynik, to jest to taki pozytywny wynik, jest to bardzo mocny argument, że ktoś jest świadomy. Dobra. I przejdźmy teraz do procedur pasywnych. To są właśnie te procedury pasywne, to są takie procedury, które nie wymagają aktywności od pacjenta. Obserwujemy, jak jego mózg się zachowuje. Pierwsze takie pomiary były robione za pomocą PET-u, czyli to jest taka technika, która mierzy albo metabolizm glukozy, albo mierzy przepływ krwi przez mózg w sposób taki, może być absolutny, tak? Czyli bezwzględne zużycie glukozy albo bezwzględne zużycie albo przepływ krwi przez mózg. Okazało się, że na poziomie globalnym osoby w stanie wegetatywnym mózg jest dużo mniej aktywny, gdzieś około 50% ma poziomu metabolizmu. Nawet jeżeli im dłużej ten stan wegetatywny trwa, tym jeszcze mniej mózg zużywa glukozy, więc ten mózg stopniowo staje się coraz mniej aktywny. Ale ciekawsze wyniki uzyskano wówczas, gdy badano jakby lokalne zmiany w metabolizmie. Okazało się, że taka bardzo ciekawa struktura, której nigdy nikt nie podejrzewał, że ma coś wspólnego ze świadomością, bardzo silnie koreluje ze stopniem zaburzenia świadomości. Tą strukturą jest przedklinek. Widzicie, on jest na przy środkowej części płata ciemieniowego. Jego aktywność jest silna w przypadku normalnej przytomności. W syndromie zamknięcia praktycznie utrzymuje się na poziomie też normy, natomiast silnie spada w stanie minimalnej świadomości i praktycznie jest nieobecna w stanie wegetatywnym. Więc okazało się, że jest taka struktura, która jest bardzo wrażliwa na nasz poziom świadomości. Ona jest częścią, jak się okazało, ona jest częścią całego zespołu struktur, które później zyskały nazwę sieci stanu podstawowego. Może tu pokażę Wam. Kolejne właśnie badania pokazały, że
ten przedklinek łączy się ze strukturami w przednim, w płacie czołowym oraz oraz na styku skroniowo-ciemieniowym i stopień łączności, czyli jak one mocno, aktywność ze sobą skorelowana, bardzo silnie jakby przewiduje stan pacjenta. Tak? Im pacjent ma lepszy stan świadomości, czy wyższy, albo mniej zaburzoną ma świadomość, tym ta aktywność i łączność między tymi strukturami należącymi do tak zwanej sieci stanu podstawowego jest coraz lepsza. To pokazano zarówno za pomocą PET-u, jak i za pomocą fMRI. W ogóle tych sieci stanu spoczynkowego, czyli tych sieci, które fluktuują w sposób spontaniczny, kiedy my nic nie robimy w skanerze, jest więcej. Tak? Jakby ta sieć stanu podstawowego była pierwsza. Kolejne badania pokazały, że tych sieci jest dużo, dużo więcej. Prawdopodobnie każda ma jakąś tam konkretną funkcję, ale ta sieć stanu podstawowego jest na pewno związana ze świadomością. Tak? Jej aktywność i sposób łączenia się między, znaczy łączność pomiędzy strukturami, czy jak to się mówi, węzłami należącymi do tej sieci, bardzo mocno jest skorelowane ze świadomością. To wyszło, jak mówiłem, w PET-cie, robionych w badaniach profesora Lorejsa, ale także w badaniach Audrey van Houdenhuis. Tak? Ona badała to z kolei w badaniach za pomocą fMRI i też okazało się właśnie, że stopień łączność pomiędzy strukturami należącymi do tej sieci stanu podstawowego bardzo mocno jest skorelowana z głębokością zaburzenia świadomości. Więc ta sieć stanu podstawowego jest taką siecią, która bardzo mocno mówi nam o tym, jaki jest stan świadomości. Również były robione badania za pomocą PET-u na aktywności, które są też pasywne, kiedy stymulowano w sposób sensorycznie, tak? Na przykład bólowo, czy też słuchowo, akustycznie. I co się okazało? Tutaj bardzo charakterystyczną cechą uzyskanych wyników było to, że w przypadku stanu wegetatywnego aktywność ograniczała się wyłącznie do obszarów pierwszorzędowych. Tak? Nie wykraczała, jakby taką wyspę aktywności była, która się nie propagowała na pozostałe obszary. Natomiast w przypadku stanu minimalnej świadomości czy w kontroli, jak widzicie, to pobudzenie jest większe. Ono się propaguje zarówno na obszary drugorzędowe, jak i też na te obszary asocjacyjne. Więc ta aktywność bardzo mocno, jakby to świadczy o też różnicach w połączeniach w obrębie kory, że w przypadku stanu wegetatywnego te obszary kory są jakby odizolowane od siebie. Nawet się mówi o tym, że stan wegetatywny jest takim rodzajem takiego stanu globalnej dyskonekcji mózgu, że obszary mózgu są od siebie jakby odłączone, nie mogą współpracować ze sobą. Dobrze, więc powoli już będę kończył. Może przeskoczę tutaj, bo badania są także z pomocą EEG robione, bardzo są też interesujące wyniki. Mówiąc, jakby podsumowując ten sposób podejścia do badania świadomości w zaburzeniach, po uszkodzeniach mózgu, te procedury aktywne, jak już powiedziałem, mówią nam, mówią nam na pewno, że jest świadomość, ale kiedy została odkryta jakaś aktywność, natomiast brak aktywności nie mówi, że nie ma świadomości. Natomiast procedury pasywne mówią nam, że świadomość może być w takim mózgu, jeżeli aktywność na przykład stanu, tej sieci stanu podstawowego jest dość wysoka, ale nie przesądzają o tym, że świadomość musi być. Tak? Więc one są, można powiedzieć, komplementarne względem siebie. Podobne wyniki także można uzyskać badając strukturę mózgu, na przykład za pomocą takiej odmiany badania strukturalnego, jak jest badanie tensora dyfuzji. To jest badanie połączeń w istocie białej. Ta sekwencja, która mierzy tą dyfuzję, jest jakby wrażliwa na to, jak przepływa woda we włóknach istoty białej. Jak się okazuje, włókna istoty białej są takimi rurkami, przez które woda może płynąć tylko wzdłuż tych włókien. Tak? Natomiast w istocie, w płynie mózgowrodzeniowym czy w istocie białej ta woda może dyfundować, czyli poruszać się w dowolnych kierunkach. Więc my stosując te specjalne sekwencje DTI możemy sprawdzić, jak funkcjonuje istota biała, jaki jest przebieg połączeń i ich stan połączeń istoty białej. I tutaj też otrzymujemy bardzo ciekawe wyniki. Zobacz, tu mam takie badanie Fernandez Espejo. Okazało się, że bardzo
stan istoty białej, czy stan szczególnie wzgórza, mówi nam o, koreluje bardzo mocno z stanem świadomości. Tutaj zwróćcie uwagę, że stan istoty białej w przypadku stanu wegetatywnego jest dużo, dużo gorszy niż w przypadku stanu minimalnej świadomości czy stanu kontrolnego. Nawet tutaj autorzy tego badania, Davinia Fernandez Espejo, mówi, że na podstawie tych danych można przewidzieć, czy określić, sklasyfikować, w jakim stanie jest pacjent, w jakim stanie jest pacjent, jaki ma typ zaburzenia świadomości. Inną taką metodą badania przebiegu włókien nerwowych jest zwana traktografia. Możemy na przykład sprawdzić, jaka jest gęstość połączeń w mózgu. Widać, tutaj macie przykład pacjenta z zaburzeniem świadomości i pacjenta zdrowej osoby. Widać, że ta jakby gęstość połączeń i zakres jest dużo, dużo mniejszy w mózgu. Dobrze, i podsumowując, co nam mówią te badania na temat badania zaburzeń świadomości, na temat tego, jakie może być mózgowe podłoże świadomości? No przede wszystkim mózg świadomy to jest taki, który jest w stanie czy wyobrażać sobie coś, czy też na przykład modulować w sposób wolicjonalny działanie swojej uwagi. Natomiast innym, drugim bardzo ważnym takim aspektem działania mózgu świadomego jest zdolność do integrowania informacji. Że mózg, który jest świadomy, jest zdolny do integrowania informacji, że ta poszczególne obszary mózgu mogą się ze sobą komunikować i robią to w sposób efektywny. Kiedy ta zdolność do integracji ulega zaburzeniu, kiedy ten, na przykład, kiedy system zgórzowo-kolowy ulega jakby dezorganizacji, to natychmiast przekłada się na to, jak działa nasza świadomość i skutkuje właśnie zaburzeniami świadomości. Więc to są takie dwa bardzo ważne aspekty, które my możemy dowiedzieć się o tym, jak funkcjonuje mózg świadomy właśnie badając zaburzenia świadomości. Dobrze, to wszystko. Dziękuję.